Nie wiecie, co jutro będzie. List Jakuba, 4:14. Niewymazane grzechy ciążą ku twojemu potępieniu przez rozgniewanego Boga. W pewnym małym miasteczku odbywały się spotkania przy Słowie Bożym, podczas których głoszono dobrą nowinę o zbawieniu przez uwierzenie Jezusowi Chrystusowi. Przed jednym z takich spotkań rozmawiały ze sobą dwie kobiety. Jedna z nich, wierząca chrześcijanka, mówiła drugiej o konieczności przyjęcia Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Tak, odpowiedziała druga, wiem już, że muszę obrócić tę stronę w księdze mojego życia i rozpocząć kolejną. Ale czy jest pani pewna, że to nie jest już ostatnia strona tej księgi? Zapytała chrześcijanka. Jej rozmówczyni, słysząc to, zamilkła. Nigdy jeszcze o tym nie pomyślała. Również i w przypadku każdego z nas aktualne są słowa: jutro nie należy do mnie. Z tego też powodu byłoby lekkomyślnością odkładać na jutro decyzję dotyczącą naszego przyszłego wiecznego życia. Nie wiemy przecież, czy Bóg da nam jeszcze tyle czasu, byśmy mogli zrealizować wszystkie nasze szczytne zamiary. Gdyby nawet to było rzeczywiście takie proste, jak przewrócenie strony w książce, i choćbyśmy nie wiadomo jak starali się, aby w przyszłości postępować lepiej, to jednak każdy grzech na poprzednich stronach pozostałby ciągle niewymazany. Nie wystarczy obrócić jedynie kolejnej strony. Najpierw trzeba uporządkować swoją przeszłość, czyli otrzymać przebaczenie popełnionych grzechów. Dzięki Bogu każdy, kto szczerze pragnie oczyścić się przed Nim ze swoich win, może otrzymać przebaczenie przez wiarę w Jezusa Chrystusa i Jego dzieło odkupienia dokonane na krzyżu Golgoty. Dopiero wtedy, gdy przeszłość zostanie rozliczona, człowiek może z Bożą pomocą otworzyć nową stronę księgi swojego życia, rozpocząć nowe życie z Bogiem i ku Jego chwale.